To było wyjątkowe spotkanie, choć jego bohaterka z pewnością go nie zapamięta. Trudno bowiem wymagać takiego wyczynu od niespełna dwutygodniowego noworodka. Tola jest śliczną, zdrową dziewczynką, która pojawiła się na świecie jako pierwsza urodzona w 2023 roku obywatelka Grodu nad Czarną Hańczą. Dzisiaj odwiedziła prezydenta miasta. Zgodnie z ugruntowanym już obyczajem, a może nawet tradycją, która ma swoje korzenie w początku bieżącego tysiąclecia, corocznie pierwsze urodzone w nowym roku dziecko dostaje od prezydenta miasta upominek. Tym razem było podobnie. Bon zakupowy na artykuły niemowlęce oraz pamiątkowy grawerton w imieniu Toli odebrała mama dziewczynki. My również życzymy Toli, by każdy dzień przynosił jej radość i spełnienie, a rodzicom nieustającej dumy z córki.